Mnie się wydawało, że będzie trochę łatwiej. Na kilometrze prawie 19%, na 500 metrach 25%, na 100 28%. Rzeźnia laskowa. Spokojnie jest swoje, Michał. Można sobie tutaj poleżeć, ale można też spróbować to podjechać i wywalić się nawet na plecy. A ja się jebałem. Bardzo ciężka góra, arena kolejnych zmagań Michała Kępy z kolarstwem. Kolarstwo prezentuje tym razem Marta Lach. Będziemy podjeżdżać pod najstromszą górę w Polsce. I zamierzam wygrać ten challenge. To jest profil Laskowej. Dla porównania Widokowa, Gliczarów i Agrykola. Na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku był podjazd nazywany Piekło. On nie był tak stromy. Mam nadzieję, że nie będę musiała iść z buta. To jest prawdziwe piekło, które tu się zaczyna. Albo masz moc, albo nie masz. Ja nie mam. Marta Lach, czyli... No, ośmielę się to powiedzieć i nie próbuj zaprzeczać, nie kwestionuj. Gwiazda polskiego kobiecego kolarstwa. A dziękuję. Proszę bardzo. Ale chyba już gwiazda trochę coraz bardziej po prostu światowego kolarstwa, bo rozgrywająca, no, chyba swój sezon życia, możemy tak powiedzieć. No, powolutku jest coraz lepiej, więc myślę, że tych sezonów życia będzie jeszcze kilka. Niech będzie bardzo, bardzo dobrze powiedziane. Dzisiaj będzie niecodzienne wyzwanie, bo ono będzie trudne nie tylko dla mnie, ale jest też szansa, że będzie trudne dla ciebie. No i będzie. Dlatego, mamy trochę pod górę dzisiaj. Będziemy jechać pod podobno najstromszy podjazd w Polsce. Najstromszy asfaltowy. Nie podobno, tylko najstromszy. Czy ty lubisz takie sztajfy, jak to się w kolarskim slangu mówi? W ogóle lubię jeździć na rowerze, więc sztajfy, wiesz, no sztajfy jak są, to trzeba je przebyć, że tak powiem. No. Lubię, bo jest to fajne wyzwanie, zawsze na szczycie jest fajny widoczek. No i dzisiaj w ogóle jest wyjątkowy dzień, bo świeci takiej słońce. Takiej stromej to jeszcze nie jechałam, a nie? A powiedz mi, czym dla ciebie, jako dla kolarki zawodowej, czym różni się taka krótka, bardzo stroma ścianka od na przykład długiego, solidnego podjazdu? Ale nie tak stromego. Jaki to jest wysiłek? Na takiej krótkiej każdemu, dosłownie każdemu jest ciężko. I po prostu nie ma innej opcji, jak tylko iść fulla. Aha. Bo żeby po prostu jechać do przodu, nie? Okay. Każdy musi nie to do zrobić tyłu. No nie do tyłu, no bo można się czasami nawet przewrócić do tyłu. Albo wiesz, jak zaczniesz pedałować i na przykład staniesz z siodełka, to możesz jakby stracić kontrolę, bo twoje tylne koło zacznie podbijać albo wiesz, no różna jest nawierzchnia, mamy nieraz kamyki, trzeba umieć kontrolować tą jazdę na rowerze. Ja mam z tyłu 30, no, a ty 34. Chyba trzy, wiesz? Albo trzy, no. Masz też lżejszy rower. Nie musimy tego głośno mówić, może lżejszy, może nie wiadomo. Czyli tak sobie podsumowując, takie trzy, z tego co rozumiem, główne rady w takiej ostrej jeździe pod górę na takich ostrych podjazdach. Odpowiednio dobrane przełożenie, nie zaczynamy za szybko, nie ma odpoczynku, więc w sumie cały czas jedziemy bardzo mocno. No i tak z tego co zrozumiałem, trochę ważna jest też technika, no bo jedzie się bardzo wolno, krótko mówiąc, można spaść z roweru. Tak. Czy ty jechałaś kiedyś tak stromy podjazd, jaki podjedziemy dzisiaj? Czy to jest trochę tak, że tu się nie da odpocząć? Dobrze mówię? No, dokładnie. Nie da się też gadać. Widzisz, teraz to jedziemy jakieś, nie wiem, 10%, a już jest coraz ciężej. No więc właśnie. Nie da się gadać, no. A przypomnijmy, że będzie średnio na 860 metrach 19%.
a przez 500 metrów 24,9. Teraz jest 10% około i nie jedzie się jakoś super lekko. No, chyba sobie nie pogadamy dzisiaj. Chyba sobie dzisiaj nie pogadamy. Kępa kontra kolarstwo, kontra Martla Lach, kontra podjazd w Laskowej, nazywany również rzeźnią w Laskowej. Mam nadzieję, że damy radę, nie, Michał? Co mówiłaś? Że nie będziemy szli z buta. Nie chciałbym składać deklaracji. Mnie się wydawało, że będzie trochę łatwiej. Ten procent nie był duży, ale jechaliśmy to autem. A z samochodu wszystko się wydaje trochę stromsze najczęściej. To była taka góra do wjechania. Oj. Spokojnie, jedź swoje, Michał. Jedź swoje. Jak wjechaliśmy w ten lasek, czyli sam początek, Marta mnie bardzo mocno odjechała i pomyślałem sobie, a to jest niemożliwe, dogonię ją. Zacząłem, mi się wydawało, że dość lajtowo. W pewnym momencie problemem zaczęło się robić przede wszystkim już nawet nie same nachylenie, tylko złapanie równowagi, bo musisz się skupić na tym, żeby jakoś jeszcze oddychać, a tętno mi dochodziło chyba do 180, więc dużo jak na mnie. Nogi bardzo piekły, bo jechałem między 350 a 400 ileś wat, już te pewnie powyżej 2 minut, nie wiem, 3, dla mnie to dużo. I to jest tak trochę niestabilnie i jeszcze do tego musisz całe ciało utrzymać w równowadze. No i chyba z tym był największy kłopot. Niestety na tej takiej największej stromizmie ja popełniłem błąd techniczny, uznałem, że na chwilę mogę usiąść na siodle i trochę lżej mi się wtedy pytałowało, natomiast przednie koło zaczęło skakać i mi się wydawało, że ja to opanuję, no i nie opanowałem. Jak już zaliczysz glebę, a to oczywiście się kojarzy z tym, że to jest wstyd, jak pod górę się przewracasz, no to problem jest taki, że już nie wstaniesz. To znaczy wstaniesz, ale nie wstaniesz na rower i nie zaczniesz dalej jechać, bo wystartowanie i wpięcie się w pedały jest praktycznie niemożliwe, więc... Z
stałem i szedłem z tym rowerem, ale to już był taki walk of shame zdecydowanie, bo ani nie robiłem tego szybko, no po prostu już tak szedłem, marudziłem jak taka pierdoła idąca pod górę, no to taka droga krzyżowa była już trochę, tylko krzyż zamiast na plecach to rower z przodu. A ja się wyjebałem pod górę. O, ja ty... Nie będę szedł. Nie mam rady. O kurwa. Dwie minuty albo trzy, a ja się czuję, jakbym cały dzień na rowerze. Albo na tym wstydu prowadzić rower. To jest zawsze wstyd. Wszystko mnie boli. Nogi, ręce. Się czuję, jakbym był cały dzień na rowerze, a nie dwie minuty. Natomiast Marta jest niesamowita, że tu wjechała. Mamy ją na krestę! Jest! Brawo! Już mam krew w gardzie. To chodzenie do góry nawet jest ciężko. Może mi się uda wejść po prostu. To jest 5 metrów. Wypłaszczenie. Wylajtowaliśmy rower jak się dało. Zdjąłem cwaniak największy. Przednią baterię z przerzutek. Znaczy baterię z przedniej przerzutki. To już się nie dało zejść z wagi już. To już tu trzeba schodzić. Na tym etapie. Oglądałem wczoraj filmy na YouTubie z tego podjazdu i wychodziło na to, że nikt z tych osób, które tu jechały, nie wjechał na górę, przynajmniej na tych filmach. I trochę się z nich śmiałem, mówiąc, że ja wjechać to chyba jednak wjadę, no może nie wygram z Martą, ale już wjadę. No i nie skończyło się to tak, jak się miało skończyć. Może to był błąd taktyczny, bo usiadłem na siodle, a trzeba było cały czas jechać w korbach, ale też wysiłek przy jechaniu w korbach był bardzo duży. A najgorsze jest to, że teraz widzę, że prawdopodobnie nie wrzuciłem największego biegu z tyłu, największej koronki, czyli jestem idiotą prawdopodobnie. Ostatnie 300 metrów oczywiście wszedłem już na ten rower, no ale to było wypłaszczenie i nie było to specjalnie trudne. To tak, żebyśmy mieli ładny obrazek jak wjeżdżam, no to wjechałem. No głupi. To nie tak nie jest. Jak tam Michaś było? Kępa kontra kolarstwo 4-1 i na tym skończę. Wywiady w przyszłym roku. Dawaj Piona i tak, jesteś na mecie, kurde. Jak zobaczyłem jak ona poszła po pierwszych 50 metrach, to po pierwsze straciłem jakąkolwiek wiarę, że mogę w ogóle rywalizować z Martą.
a po jakichś 400-300 metrach straciłem wiarę, że mogę rywalizować z tą górą. Wywróciłem się, bo stwierdziłem nagle, że może jednak usiądę na siodle. No i stwierdziłem, że opanuję to przednie koło, które skacze. Ale to przednie koło opanowało mnie. I do tyłu poleciałeś? No na bok tak bardziej. Czyli Laskowa, tak jak zapowiadali, kawał ściany. Rzeźnia. W tabeli takiej trzyosobowej góra Lach Kępa, Marta jest na pierwszym miejscu, góra na drugim, ja na ostatnim. Dobrze, że są trzyosobowe. Tak? No ale właśnie, masz podium. Jestem na podium. Powiedziałeś, to najcięższy podjazd, jaki jechałaś? Najcięższy, jaki jechałam na 100%. Jakbym nie szła fula, to chyba bym skończyła tak samo. Żebym się przewróciła na bok albo do tyłu. Mega stromo. Kadencja 30. Posłuchaj się od początku, odjechałaś? Tak. Tak? Ale później był mega stromo. Rzeźnia w Laskowej pokonana przez Martę Lach. A więc 4-1. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Ale podium dla wszystkich, bo ta ściana jest naprawdę mordercza. W zasadzie przekonany, że Marta no, ze swoim jakby doświadczeniem i ze swoją mocą sobie poradzi z tą górą, ale jak zobaczyłem, że dojeżdża sama, to myślałem, że tam Michał gdzieś jest, że się z nią ściga jeszcze, ale potem się okazało, nie, no Marta jechała niesamowicie, to jak już było widać tutaj, jak szła, więc to nie był ten stromy kawałek, ale ona tu już szła na takiej prędkości, że no widać było, jaka jest mocna. No. Sam fakt, żeby tą górę podjechać, to jest strasznie ciężki podjazd, strasznie ciężki. Ogólnie rzecz biorąc, to czas jest fatalny, nie wyjechałem, jestem z siebie niezadowolony. I zdecydowanie w rywalizacji kempa kontra kolarstwo wynik 4 kolarstwo, 1 kempa. Ciągle przegrywam. Dajcie coś łatwiejszego.